Dzień dobry, moi drodzy. Stało się w moich łapkach na koncie prasowym. Dostał się w moje łapki na koncie prasowym. Dostał się KW2 Junior, czyli jeden z bardziej wyczekiwanych pojazdów w ostatnim czasie, który nakręcił bardzo, ale to bardzo duży hype, bo większość zwolenników Smashera KW2 i w ogóle ucieszyło się na tą myśl. Teraz już w sumie brakuje tylko KW2 na 8 tierze, ale tam może jakiś Kaliban? Nie no, to dużo słabsze, wiadomo. No i co? Zobaczymy sobie dzisiaj, czym takim jest TKO2 Junior. Mam dla was przygotowaną jedną powtórkę, którą sobie obejrzymy, i mam na to zagranie jedną bitwę. Zaraz sobie zdecydujemy, co tam pierwsze. Także widzicie, że TKO2 Junior jest maksymalnie wyposażony. Od razu zaznaczam, że zdobycie KO2 Junior bez wydawania pieniążków jest niemożliwe. Także... No nie wiem, jakimś cudem go zdobędziecie. Nie zdobędziecie go za darmo. A jeśli nawet zdobędziecie, to wyekwipowanie go na maksa naprawdę będzie kosztowało wiele. I trzeba być przygotowanym na to. A w tym filmie postaram się wam powiedzieć, dlaczego nie warto go badać, niestety. Że jest to czołg troszkę przereklamowany, niestety. Widzicie, że na 9 tierze czołg ciężki, który nie jest zbyt mobilny, ma 1911 uszkodzeń na minutę, co daje nam przeładowanie prawie 20 sekund z penetracją 240 na podstawie, 320 na goldzie i 75 na heku. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Uszkodzenia 630, 545 i heki 960. To jeszcze jako dobrze, bo większość tych czołgów ciężkich, ten KPZ-70, on ma chyba 800 na heku czy coś takiego. Znerfione ma te pociski, wiadomo. 5 sekund celowania, 0,369 rozrzutu na metr, na 100 metrów, przepraszam. No i 6 stopni opuszczania przy tej wielkiej kolumbrynie. To wszystko przy takim ustawieniu, widzicie, na mechanizmie dosyłającym, nie na skalibrowanych, chociaż właściwie może i na nich powinienem grać, żeby maksymalnie pokazać te haki, to może zmienimy sobie to. No to ale tym bardziej spada nam DPM do poniżej 1000, prawie, czekajcie, ile tam 1800 z kawałkiem będzie teraz? 1815, więc wiecie, jak na 9 tier, wiadomo, takie wyekwipowanie, widzicie, nic szczególnego, typowe dosyć na czołg ciężki, także może najpierw zagramy sobie tą bitwę pierwszą i zobaczymy, z czym to się je. Ja specjalnie zagrałem tym czołgiem kilka bitew, żeby pokazać wam, jak on będzie sobie się prezentował na dziesiątkach, bo wiadomo, że pierwsze kilka bitew będziemy mogli zagrać na ósemkach i już tamten czołg sobie nie radzi dobrze. Ale co dopiero na dziesiątkach? Co dopiero, jeśli wam powiem, że ostatnio, kiedy ktoś mi uszkodził albo ładowniczego, albo magazyn z amunicją, to mój czołg ładował jeden pocisk 35 sekund z 6 sekundami, czy to miloma skupiania, z rzutem 0,369 po to, żeby strzelić kogoś z golda za 500 albo 550. Mam nadzieję, że rozumiecie tą farsę. A, on sobie tam przyjechał, tym Sheridanem, okej. No zobaczymy, czy w tej bitwie cokolwiek zrobimy. Te deki na pewno, to by tam stoją. No tam, mniej więcej tutaj, może coś nawet się tutaj wychyla. Albo w tych krzaczkach tam. O! Niestety, ale strzał w ruchu, dostał batchat, który chyba, a może i miał osłonę, bo za 1000 dostał. Tam sobie jedzie Jadzia. Co my w zasadzie możemy tutaj zrobić? Widzicie, że ja nadal ładuję. A sobie stał tam ten Darek, widzicie? Teraz też zaraz się będzie wychylał. Czy może Godzilla pierwsza? Wydaje mi się, że on już się tam wychyla. O! Dobra. To był HK za 800 tylko, tak? Z podpaleniem, ale tylko za 800, więc nic szczególnego, widzicie? Także co teraz? Stoimy chyba w tej pozycji, bo oni zaraz tutaj będą puszowali. Może tą jaćkę coś będzie chciało zdjąć. Cofnij się tym. Świetnie. To nie ja go strzeliłem za 1080. Chciałbym, ale to nie ja. Ja tylko za 600. No i znowu czekamy prawie 20 sekund. W tym czasie można się na przykład napić wody, co zrobię. Widzicie, napiłem się.
I co, przycelujemy sobie w Sheridana. Hop. 754 nie polosowało. To i tak bardzo dużo, bardzo duże losowanie. Jak na ten czołg. No i co, znowu siedzimy. Znowu czekamy. Przypominam, że KW2 Junior jest wyekipowany na maksa. Nie ma tutaj mowy o jakimś słabszym ekwipunku. Czy on jedzie tutaj? Dobra. Jedyne co zauważyłem, że ten czołg, słuchajcie, może mieć dosyć wysokie obrażenia modułów. Nie wiem, czy dużo osób zwraca na to uwagę, ale wydaje mi się, że statystycznie, jeśli strzelam tym czołgiem, to bardzo często przeciwnikom rozwalają się jakieś moduły. Czyli jakiś ładowniczy, tutaj jakiś magazyn z amunicją. Rozumiecie, bardzo, bardzo często te rzeczy się ma słone jeszcze. No zjechałeś na niego, chłopie. No i zobaczymy, czy dojedziemy z tą naszą mobilnością. 25 na godzinę rozpędzony. Jadę. O. Chciałem mówić, że niewidzialny jest. 466. No nie opłacało się strzelać niestety. Bez z tego z HEK-a. Bardziej opłacało się iść z APK-a po prostu. Jeszcze 5 sekund ładowania. Zdążymy czy nie? Jeden. Udało się. Udało się. Tak jest. Jak oceniacie ten czołg po tej bitwie? Mam nadzieję, że dobrze, co? No i nie wiem, 3600 nastrzelane, ale powiedzcie mi szczerze, czy to jest dobry DPM, patrząc na to, że mamy na 9 tierze takiego prototypa, który DPM-u ma 2100, ale jakoś tego nie czuć tak, słuchajcie, nie czuć jakoś tego tak, ma 8 stopni opuszczania, walimy po te 440, nie czuć tego tak, a tutaj z tą celnością, popatrzmy sobie na Rittera. Ritter ma DPM-u 3400. Co tam jeszcze jest na 9 tierze? Czekajcie. Na 9 tierze bramka Adam są tylko kolekcjonerskie, w sumie czołgi. Ej, dużo tego jest, kiedyś tyle nie było. Ale popatrzmy na te inne czołgi, a chociaż ja ich nie będę miał chyba wyekwipowanych, co nie? Ale mogę chyba... A nie, mam. 2100 również. Bardzo podobne to jest, ale... No nie wiem. K91, czołg ciężki na 9 tierze. DPM tutaj. 2600 z magazynkiem. Obiekt 752, 2300 z magazynkiem, ten obiekt UFO 452K, DPM-u ma 2086, to również więcej, KPZ też ma bardzo podobne działo, też 152, ale tutaj HEK-i widzicie tylko 640, a taki 560, 2019 również. No jakoś mi się dziwnie gra tym pojazdem, no i tutaj jeszcze ten amerykański. Tutaj 2200 DPM-u, czyli tego DPM-u mamy niestety najmniej z tych czołgów ciężkich, no jeśli chyba, że ten Glacier może ma mniej, nie, on ma 2500, a Fanrig ma 2200 na magazynku, więc widzicie, niestety nie jest to coś niestety tego, o czym byście myśleli. Dobra, czekajcie, znajdę wam tą dobrą bitwę, którą chciałem wam pokazać, a nie widzę, mam ją zaznaczoną. Bo to jest całkiem niezłe pokazanie możliwości tego pojazdu w miarę. Więc może sobie przewiniemy troszkę. Middleburg, widzicie, zabiorę wam też myszkę. U przeciwnika Karo, u przeciwnika czwórka Type i z ósmy Type 61. Więc całkiem, powiedzmy sobie szczerze, dobre czołgi do grania przeciwko, bo tylko ta E4 jest stosunkowo mocną maszyną, no i może ten Type, a inne te pojazdy wydają się dosyć znośne, bo można je prosto przebić, o to mi tylko chodzi. Ta bitwa też była zagrana, oj, chyba bez skalibrowanymi pociskami, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Zabijcie mnie, niestety nie pamiętam. Oczywiście w grze. Tak, więc tutaj jest pusto, puszuję. Może w tej sytuacji lepiej się odnajdzie, wiecie, ten czołg. Bo trzeba niestety patrzeć, że te 20 sekund na przeładowanie to musimy długo celować. 732, dobre losowanie. Staram się jakoś szybciutko schować.
przed tymi czołgami. Widzicie, że tutaj konieczne jest przy tym czołgu używanie przedłużenia czasu działania materiałów eksploatacyjnych. Bo wtedy, wtedy nam adrenalina starcza mniej więcej na jedno przeładowanie. Inaczej nie starczy. Troszkę lepa, co nie? No i co? I sobie czekam w zasadzie. Mamy dwie bazy. Taki jest plus pojechania na tej mapie do miasta. Tutaj wydaje mi się, że ten Type nie miał dobrej załogi, bo aż mi się nie chce wierzyć, że Type 71 mnie tutaj nie wykrył, kiedy gram czołgiem ciężkim, wiadomo. Trochę lipa, co nie? No i co, mamy dwie bazy, ale drużyna HP tutaj za bardzo nie ma. A drużyna przeciwna puszuje. Dobra sytuacja dla mnie, bo mogę sobie tutaj sobie ustać i tak naprawdę próbować strzelać w te czołgi wyjeżdżające. Tak samo tutaj. Taki strzał z łokcia, jakimś cudem to siadło. Musiałem z HEK-a, żeby go dobić. No to taki swój troszkę charakter derpa, jeśli można to tak nazwać. I wydaje mi się, że i tak, jeśli ktoś będzie chciał mieć takie KW2 na 9 tierze, to i tak będzie miał z tego czołgu fan. Chociaż ja uważam, że na przykład T30 to jest dużo lepsza maszyna od tego KW2 Junior, którą gra się też jak czołgiem ciężkim, mimo że nimi nie jest. Ale może akurat ktoś znajdzie ten czołg swoich zwolenników. Nie chcę mówić, że nie. Czaję się cały czas na tego Type'a, bo fajnie byłoby mu strzelić HEK-a. No i udało się, 1053. No i to jest chyba coś, po co się gra tym czołgiem. A w międzyczasie widzicie, że bitwę jak najbardziej przegrywamy. I sytuacja nie jest za dobra, niestety. Więc trzeba sytuację odwrócić. Mogą strzelić w Type'a, jednak A4 jest dużo, ale to dużo groźniejszym przeciwnikiem, więc decyzja dosyć prosta, żeby ją dobić, żeby mieć jeszcze jakieś tam szanse, żeby wygrać tą bitwę. No i tak samo teraz widzę, że naszego tego objeżdża Type, naszego dzika, ale no Type jest dużo mocniejszym przeciwnikiem do walki. I kiedy mam go bokiem i mam szansę w niego strzelić, ja mam Type'a, którego tam, wiecie, ten gracz nie jest zbyt ogarnięty, umówmy się, dostał HEK-a w bok za 1000. No to wybór prosty, żeby dobić tego Type'a, wiadomo. Tak samo tutaj widzę, że mnie puszują, ale patrzcie, ja mam 2200 HP, co jest w sumie mniej jak Isus ma, więc też dosyć śmieszne. Punkty 990, jednak oni sobie wjechali na naszą bazę, czyli te punkty nie idą, więc decyzja prosta, żeby dobić sobie po prostu tego Type'a, wbić 1000 punktów i wygrana. Także tak wygląda ten KW2 Junior. Po wielu trudach w tej bitwie, 4000 chyba 400 zrobiono, albo 4600 jakimś cudem i bitwa wygrana. Tutaj oczywiście MK, ale to dlatego, że mało osób ma ten czołg, właściwie tylko osoby testujące. Testującego, mający możliwość do prerekordowania, prenagrywania takiego wcześniejszego przedstawienia tego czołgu, czyli tylko i wyłącznie community kontrybutorzy. Także tak wygląda ten czołg. Mam nadzieję, że jeśli dostaniecie go, jeśli będziecie mieli go w garażu i wyeksipujecie go jakimś cudem na maksa, to że będzie dawał wam dużo fanu. Ja ze swojej strony niestety uważam, że jest to czołg troszkę poniżej oczekiwań, że taka T30 może być czołgiem lepszym, 2400 uszkodzeń i tak samo 640 i tutaj 960 z większą, większa jest penetracja na HEK-u jak w KW2 Junior, więc widzicie. Więc jeśli chcecie może pograć podobnym czołgiem, to T30 zapraszamy do linii do E4, linia ze czwórką też. W sumie będzie jeszcze filmik fajny o czwórce, albo był. Nie wiem, kiedy to wleci. Napiszcie mi w komentarzu swoją opinię o tym KW2 Juniorze. A ja wam co? Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów z kolejnych maszyn z naszego uniwersum nowosezonowego. No i tyle. Życzę wam miłego dnia, może też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Zachęcam jeszcze do dołączenia do Discorda. Link do niego macie w opisie. No i chyba tyle. Zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję oczywiście. Na razie, cześć.